Jeszcze raz witam Państwa. Kolejna debata na Ratuszowej. Dzisiejszy tytuł: jak zdobywają prawo jazdy? Chcemy powiedzieć o tym, w jakich systemach działają ośrodki szkolenia w Europie i na świecie, jakie mają problemy, bądź ich nie mają kursanci, przyszli kierowcy, bezpieczni kierowcy. Organizatorami tradycyjnie debaty jest Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym, Polski Klaster Edukacyjny oraz redakcje tygodnika Prawo Drogowe News oraz portalu L-Instruktor. Do dzisiejszej debaty zaprosiliśmy pana Andrzeja Grzegorczyka, znanego państwu wiceprezesa Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym, eksperta BRD, byłego sekretarza Krajowej Rady BRD. Pan Andrzej jest przedstawicielem, który jest na kolejnych kongresach SIEKI i właśnie o tych kongresach będzie i tematyce będzie mówił. Kolejną osobą zaproszoną jest, mówię w kolejności, przepraszam, że panią Barbarę nie pierwszą wymieniłam, ale w kolejności jak państwo będą zabierali głos. Panią Barbarę Król. Pani Barbara jest ekspertem programów europejskich, współpracuje ze Stowarzyszeniem Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i jednocześnie była również pracownikiem Krajowej Rady BRD. Witam również pana Andrzeja Łabęckiego, od 3 dekad instruktora nauki jazdy wszystkich kategorii, dzisiaj w Ośrodku Szkolenia Kierowców Linia Szkolenia. Jednocześnie prezes jest pan Andrzej, jest prezesem Stowarzyszenia Klub Polskiego Trackera. Ta lista na tę chwilę jest zamknięta, ale zaprosiliśmy również przedstawiciela resortu infrastruktury. Z jakichś powodów nieznanych mi, że tak powiem, nie mamy uczestnika. Naszą opiekuje się nami ze strony informatycznej grupa IMASZ, pan Mateusz Kutera. Temat znany wszystkim, temat oczekiwany, albowiem ministerstwo już po raz kolejny ogłosiło informację o tym, jak ma wyglądać poprawiony system szkolenia w Polsce. Wywołuje to duże emocje. Po raz kolejny poznaliśmy tylko i wyłącznie założenia. Nie znamy projektu ustawy, tej nowelizującej ustawy o kierujących pojazdami. Ostatecznie ten projekt ma się pojawić na Radzie Ministrów i ma być przyjęty na Radzie Ministrów, jak zaplanowane zostało, w 4. kwartale tego roku. Może więc to, co dzisiaj państwo wypracują, to, co uczestnicy czatu zadadzą pytanie i jakąś odpowiedź uzyskają, może wpłynie na jakieś zmiany, które chciałoby środowisko wprowadzić do tego, co jest zapowiedziane. Proponuję tak, żebyśmy nie przekroczyli tej godziny planowanej ambitnie. Każdy z państwa będzie miał po 15 minut na koniec, jeżeli zostaniemy, bo pan Andrzej już zapowiedział, że nie może, bo się źle czuje. Na koniec jeszcze każdy oczywiście tradycyjnie dostanie głos, żeby mógł podsumować swoją wypowiedź, jakieś wypowiedzi innych, bądź dopowie to, czego nie powiedział. Tak jak powiedziałam, pan Andrzej Grzegorczyk uczestniczył w kilku kongresach SIEKI. SIEKI, czyli Międzynarodowej Komisji do Spraw Szkolenia i Egzaminowania na prawo jazdy. Panie Andrzeju, proszę bardzo, proszę nam uczestnikom powiedzieć, kogo zrzesza, czym się zajmuje, jakie są działania, oczywiście wszystko w zakresie tego interesującego nas szkolenia. Proszę bardzo, panie Andrzeju. SIEKA została powołana, ponieważ świat dojrzał już od dawna, tylko niewiele zrobił poza dyskusjami. Problem dotyczący, że w dobie szybko zmieniającego się naszego życia codziennego, naszej motoryzacji, problemów z bezpieczeństwem, które to bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej przenosi się również na bezpieczeństwo państwa, że coś trzeba uregulować. Szczególnie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, po zorganizowaniu tej Unii Europejskiej, coraz bardziej staje się aktualną sprawą ujednolicenie systemu nie tylko przepisów prawnych, technicznych, organizacyjnych, ale również próba zmiany naszej mentalności, to z czym mamy największe problemy, czyli edukacja od samego początku, od najmłodszych lat, poprzez prawidłowo wykształcone grona instruktorów, egzaminatorów, ponieważ instruktorzy przede wszystkim potrafią wykreować nowe postawy przyszłych użytkowników 4 kółek czy 2 kółek. Wracam do SIEKI. W związku z tym postanowiono, że nad
zmianami w szkoleniu i egzaminowaniu będzie czuwać międzynarodowa organizacja nazwana SIECA, czyli Stała Światowa Komisja do Szkolenia i Egzaminowania Kierowców, która jest afiliowana przy ONZ-cie i która jest afiliowana przy Unii Europejskiej, zresztą co podkreślił Antonio Avenoso, szef ETSC, czyli Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Jako pierwszy akt taki, który powstał i który był realizowany we wszystkich krajach, to była dekada działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w latach 2010-2020. Teraz mamy następne. Do SIECI należą wszystkie organizacje rządowe państw europejskich plus obserwatorzy, czyli Zjednoczone Emiraty Arabskie, Rosja, Kanada, Australia. Spotkania odbywają się cyklicznie, co rok. Na spotkaniach było na początku dekady omawiane tematy wszelkie związane z poprawą bezpieczeństwa. Ostatnie lata wyraźnie zawęziły krąg zainteresowań, czyli mówimy o tym, że doprowadzono do stworzenia trzech grup tematycznych. To jest grupa testów teoretycznych, grupa ekspertów, czyli instruktorów i badań medycznych. Jak to biegnie, proszę Państwa? No, na samym początku najszybciej wdrożyliśmy grupę i wyniki badań tej grupy, która zajmuje się medycyną, czyli doszedł jeden element głównie do kierowców zawodowych, badanie obturacyjnego bezdechu sennego. To było w 2017 roku, minęły 4 lata i praktycznie nic nie drgnęło. Ogranicza się tylko niestety badanie lekarskie do tego, że lekarz pyta, czy cierpi pan na obturacyjny bezdech senny, 90% nie wie, co to jest, mówi, że nie cierpi, nie ma problemu. Czy problem jest, nie będę go rozwijał. W Polsce się szacuje, że około 5% kierowców, również amatorów, cierpi na obturacyjny bezdech senny, czyli przysypia w czasie jazdy. W Stanach Zjednoczonych ten procent dochodzi aż do 20%. Wiele krajów zwraca uwagę, że skoro mamy otwartą Europę, otwarty świat, powinniśmy ujednolicić zasady nie tylko ruchu drogowego, ale również zasady szkolenia, żebyśmy przekazywali podobne treści, żebyśmy się czuli podobnie na drogach w innych krajach, jak czujemy się w swojej ojczyźnie, ze świadomością, że ta zmiana naszych zachowań, ta zmiana naszej mentalności, no musi uwzględniać pewne kulturowe przyzwyczajenia, ponieważ wiemy, że w części krajów Europy Zachodniej, przynajmniej germańskojęzycznych, jeżeli wchodzą nowe zasady, wchodzą nowe przepisy, to są dość bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli wchodzą przepisy nowe w Polsce, to wiele z nich z jakichś powodów nie jest wdrażanych, żeby przypomnieć opracowany w końcu system reedukacji, czyli nie tylko reedukacji, tylko system tych dwóch pierwszych lat dla młodego kierowcy, gdzie na skutek braku dokończenia prac nad CEPiK-iem, czyli Centralną Ewidencją Pojazdów i Kierowców, system ten do dziś dnia nie działa. Działa natomiast skutecznie i jest coraz bardziej chwalony w krajach pozostałych, gdzie po pierwszym okresie, kiedy ten świeży kierowca 4 do 8 miesięcy uważa, że on już zjadł wszystkie rozumy, powinna nastąpić weryfikacja jego umiejętności i psychofizycznych, i umiejętności w prowadzeniu pojazdu, bo niestety dość często jeździ, porusza się zupełnie czymś innym, ponieważ większość młodych kierowców są rzeczywiście młodzi. Jeżeli patrzymy na datę urodzenia, to podlegają wszystkim emocjom takim, jakie i mają ich rówieśnicy. To, co było legło u podstaw tych prac, nad czym trwa dyskusja? Nad szerszym wprowadzeniem wiedzy dla szkolonych i szkolących. Tu zwrócono uwagę, żeby powrócić do czegoś, co było w Polsce i mieliśmy wprowadzone wychowanie komunikacyjne do szkół. Jest to o tyle prostą sprawą, że umożliwiało to powszechne zdobywanie karty rowerowej, czyli pierwsze zetknięcie się z przepisami ruchu drogowego. Wdrażanie metod powodujących zmiany w zachowaniu kierowców, stąd ten okres próbny, żeby powoli wywierać presję na tego młodego kierowcę w kierunku jego zmian. Następna sprawa, bardzo istotna, podniesienie prestiżu
zawodu egzaminatora, a przede wszystkim zawodu instruktora. Jest tak dużo zmian, jeżeli idzie o warunki konstrukcyjne pojazdu, o zmieniające się, że to, co mieliśmy dotychczas, jest niewystarczające, żeby w sposób prawidłowy kierowcę młodego przygotować poprzez ten zespół instruktorów, który mieliśmy dotychczas. Chyba że zmusimy ich w jakiś sposób do cyklicznych szkoleń i doszkalań. Podam taki drobny przykład, jak niektóre kraje podchodzą precyzyjnie do tematu, na przykład u Niemców, jeżeli się zdaje prawo jazdy na skrzyni biegów automatycznej, to trzeba dodatkowo zaliczyć umiejętność poruszania się ze skrzynią biegów konwencjonalną, czyli taką, jak mieliśmy dotychczas, bo jednak zupełnie inaczej wygląda zajęcie naszego czasu, zajęcie naszej uwagi przede wszystkim na przyprowadzeniu samochodu ze skrzynią klasyczną. Do tego dochodzi mnóstwo rozpraszaczy, z którymi nie mieliśmy do czynienia, począwszy od tych, które sobie sami fundujemy, czyli wchodzimy na przejścia dla pieszych z komórką, słuchamy muzyki, rozmawiamy, telefonujemy, nie zwracamy uwagi, że te zmiany, które nastąpiły w ruchu przede wszystkim rowerowym, to spowodowały określone restrykcje również dla kierujących rowerami, czyli niewjeżdżenie na przejścia dla pieszych. No i ostatnia sprawa dość istotna, że wygląd nawet tak zwanej deski rozdzielczej w samochodzie jest zupełnie inny niż w samochodach klasycznych i musimy to w jakiś sposób opanować, żeby móc wykorzystać, nie nadmiernie wierząc, że ten pojazd, który mamy obecnie, to już jest właściwie pojazd autonomiczny, bo to niesie niestety za sobą konkretne zagrożenia. Ja nie wspomnę już o tym, że doszły te urządzenia tak zwane UTO, które również powodują dużo dyskusji i dużo nieporozumień, ponieważ wszyscy żyjemy nie tylko w przestrzeni komunikacyjnej, ale w przestrzeni publicznej i musimy się jakoś porozumieć co do tego, w jaki bezpieczny sposób z tej przestrzeni korzystamy. To by było tyle z głównych rzeczy, jeżeli idzie o w dalszym ciągu pracę z CIEKI. To już powiedziałem Państwu, co jest bardzo ważną sprawą, czyli mamy testy teoretyczne, które trzeba zmienić, bo już nie przystają w żadnym kraju. Mamy konieczność podniesienia prestiżu i umiejętności szkolących tym pedagogicznym instruktorów na prawo jazdy i badania medyczne, tym bardziej, że okres pandemii niestety spowodował i spowoduje w przyszłości, że nasz system nerwowy nie będzie tak stabilny jak dotychczas i wiemy, bo jest to stare powiedzenie, że jak żyjesz na co dzień, tak jeździsz i nie ma co liczyć na to niestety, że wychodząc zdenerwowany z biura ze wszelkimi naszymi dolegliwościami medycznymi, siadając za kierownicę, uspokajamy się gwałtownie i zaczynamy jeździć jak karuzel kierownicy. Na samym końcu chciałbym powiedzieć, że wiele krajów już przystąpiło do systematycznych prac nad wspólnym wdrożeniem zasad szkolenia przepisów tych związanych, system Prometric, system, który prowadziła Irlandia, system Prometric, nawiasem mówiąc, to już trafił na antypody, czyli chcemy wypracować wspólne działania wdrożeniowe i naprawcze w ruchu drogowym poprzez to ujednolicenie, takie, które pozwoli nam również tą autonomię danego kraju zachować, ale nie oznacza to, że będą sprawy czy wykładane, czy wdrażane takie, które są albo nieprzydatne, albo wręcz stanowią zagrożenie na zachodzie. Z tym można by się trochę nie przejmować, bo wiemy doskonale, że w Polsce jeździmy tak, jak jeździmy, często z nadmierną łańską fantazją, przekraczamy naszą granicę i wiemy, że choćby nawet z powodu nieuchronności kary, to nagle się okazuje, że po Niemczech, po Holandii, po Francji, nawet po Czechach potrafimy jeździć zgodnie z przepisami ruchu drogowego i zgodnie ze znakami drogowymi. Dzięki. Wiem, że w tym roku ma się odbyć kongres w Neapolu. Czy coś, może dwa słowa można poprosić, co tam, o czym będą uczestnicy, jeżeli jest już taka wiedza? Nie mam jeszcze takiej wiedzy do końca, natomiast tak jak w ostatnim roku była dyskutowana sprawa, zajmiemy się przede wszystkim standaryzacją szkolenia,
choćby nawet po to, żeby doprowadzić również do wymiany ekspertów, bo proszę zauważyć, że jeżeli mamy już kogoś, kto zdał ten egzamin na prawo jazdy, to będzie on jeździł bardzo różnymi samochodami i w zależności od tego, jakim samochodem jeździ, będzie różnie się zachowywał. Czyli jest potrzebne również uporządkowanie i do tego dążą. A spraw zdrowia, w tym zdrowia psychicznego. Jak Państwo sobie poczytają materiały, to zobaczą, że nawet w dwóch krajach, w tym ciekawe w Rosji, są badania nie tylko psychotechniczne, ale i toksykologiczne. Jako ciekawostkę powiem, że jednym z krajów europejskich, co może kogoś zdziwić ze względu na wysoki poziom bezpieczeństwa, gdzie się karze relatywnie najwięcej kierowców jeżdżących po alkoholu, to jest Dania. Nie, jest, zjawisko jest typu socjologicznego, ponieważ u nas nie ma niestety na dzień dzisiejszy powiązania, ile osób jest uzależnionych od alkoholu, a ile z tych osób jest uczestnikami ruchu drogowego, bo badania i kontrole policyjne niestety nie odpowiadają nam na to pytanie. Czyli będziemy dalej się zajmować zmianą mentalności, wzmocnienie roli instruktorów nauki jazdy w dostosowaniu do tego, co niosą nam nowinki światowe. Jasne. Panie Andrzeju, ostatnie pytanie. Kto ze strony Polski instytucjonalnie, może pan wymienić, uczestniczy w tych pracach? W pracach uczestniczy instytucjonalne Ministerstwo Infrastruktury poprzez dyrektora departamentu i zazwyczaj to są dwie osoby. I jako jedyna instytucja pozarządowa to grupa IMASZ, gdzie już zaznaczyliśmy swój wkład poprzez dwukrotne wygłoszenie referatów przyjętych z bardzo dużym zainteresowaniem, czyli przewodniczący, a właściwie prezydent SIEKI potwierdził, że chcąc stworzyć instytucję, która by mogła w jakiś sposób pomóc zaawansować sprawy pedagogiczne, sprawy merytoryczne wśród instruktorów i egzaminatorów, jest jedną z najważniejszych rzeczy. To nie może być rozproszone środowisko. To powinno być środowisko, które działa w jednolitym stylu i na mocy jednolitych wytycznych. To znaczy tak, tu sprostuję, że to nie grupa IMASZ, tylko Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym. Przepraszam, dobrze. Tak. Bardzo dziękuję, bardzo to interesujące, bo to musimy podkreślać, tak niewiele jest na ten temat mówione. Myślę, że po wakacjach będzie ten czas, jeżeli się odbędzie oczywiście kongres, wiadomo z jakich powodów, żeby pana Andrzeja jeszcze raz, jeżeli będzie uczestniczył w tym kongresie, zaprosić. Jeszcze zdążymy przed uchwalaniem i przed tą taką najbardziej gorącą dyskusją nad nowym polskim systemem. Panie Andrzeju, bardzo dziękuję, ponieważ wiemy, że pan się niedobrze czuje. To zdrowia życzymy. Jeżeli pan dotrwa i z nami, to bardzo prosimy. Jeżeli nie, to wybaczymy panu. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Dobra, dziękuję bardzo. Życzę zawsze bezpiecznej jazdy i życzę, żebyśmy trochę odpuścili właśnie między sobą i żebyśmy pomyśleli o tym, mówię o różnych środowiskach instruktorów, szkolących, egzaminujących, że to jest nasz wspólny cel, wychować bezpiecznego kierowcę, pomijając partykularyzm lokalny i zgodzić się z tym, że wymaga to pogłębionej wiedzy i ciągłej naszej pracy, mówię o instruktorach, na rzecz wprowadzania i przekazywania zmian, w tym panowania nad naszymi zachowaniami w przestrzeni publicznej. Oby tak było. Tego sobie wszyscy życzymy. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję. Teraz poproszę panią Barbarę Król. Pani Barbara odpowie na to nasze tytułowe pytanie, jak to jest z tym, w jaki sposób, jak działają systemy i w jaki sposób młodzi kierowcy w innych krajach Europy bądź świata, oczywiście wybrane i w wybranym zakresie. Tutaj nie będziemy robili wykładu kompleksowego za cały świat, bo chyba nie udało nam by się w tym krótkim czasie. Pani Barbara, tak jak powiedziałam, jest ekspertem, który się tym interesuje, która dużo bywa w świecie i powie nam te rzeczy, które mogą nas najbardziej zainteresować. Myśmy poprosili na przykład jakąś ocenę dotyczącą jazd towarzyszących. Bardzo proszę, pani Barbaro, oddaję pani głos.
Dzień dobry, bardzo dziękuję. Dziękuję za zaproszenie. Przepraszam też za mój głos, bo jak widać choroby teraz po prostu szaleją wszędzie i ja też jestem akurat już po COVID-zie, ale niestety cały czas jeszcze borykam się z problemami z głosem i z zatokami, ale będę się starała po prostu jak najkrócej Państwu przedstawić jak najciekawsze informacje, bo tutaj rzeczywiście zakres tych jest bardzo duży, ale z drugiej strony bardzo wiele różnych rzeczy się po prostu powtarza, ponieważ te najlepsze rozwiązania są wprowadzane w kolejnych krajach i jest bardzo dużo analiz. Muszę Państwa zapewnić, że naprawdę cały czas jest ten problem analizowany naukowo. Najwięcej chyba takich analiz, które dla nas mogłyby być ciekawe, jest prowadzonych przez Instytut SWOF z Holandii, który porównuje na przykład system holenderski, niemiecki, brytyjski i wyłapuje te elementy, które ewentualnie mogłyby być bardziej skuteczne lub po prostu co do których skuteczności żadnego potwierdzenia nie ma. I myślę, że to mogłoby być bardzo mocnym argumentem w naszych dyskusjach politycznych, ponieważ no jeżeli coś jest zmierzone i udowodnione, no to chyba już nie musielibyśmy na ten temat aż tak bardzo emocjonalnie dyskutować. Ja mam kilka slajdów prezentacji, więc ja może bym chciała prosić, żeby Państwo mogli ją widzieć. Ja nie wiem, czy osoby nas słuchające już mogą widzieć prezentację, bo to nam ułatwi po prostu śledzenie tych głównych wątków. Jeszcze chwilę, poczekam. W każdym razie ja bym chciała zacząć też od takiego wstępu, nawiązując do tego, co powiedział Andrzej Grzegorczyk, że rzeczywiście naszym zadaniem, i to jest to, co też się przewija w literaturze, i myślę, że co jest główną różnicą między polskim podejściem a tym takim, powiedzmy, zachodnim, jest to, że młodzi kierowcy to nie jest jakaś grupa gdzieś tam, którą trzeba napiętnować i która zawsze jest tak zamykana w takich hasłach brawura, niebezpieczeństwo i tak dalej, tylko to są po prostu osoby, które oczywiście tego doświadczenia nie mają, bo nie mogą mieć, bo jak można mieć doświadczenie po kilkunastu czy kilkudziesięciu godzinach w samochodzie z bardzo minimalnym kilometrażem i nawet psychologia transportu mówi, że wszystkie zachowania, które mamy utrwalone, prawidłowe zachowania jako kierowcy, można powiedzieć, że utrzymujemy je, jeżeli jeździmy minimum 3000 kilometrów rocznie, a to i tak jest już taki minimum. Taka osoba rozpoczynająca swoją drogę jako kierowca, w ogóle wiadomo, że takiego doświadczenia nie ma. I w związku z tym myślę, że musimy wrócić trochę, taki zrobić krok wstecz i zastanowić się nad tym, że to my, ja może poproszę ten następny slajd, że to my jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby te osoby takie doświadczenie zdobyły. I zamiast mówić cały czas o tych niedobrych, młodych kierowcach, którzy to nie wiadomo co wyczyniają na tych naszych drogach, to trzeba się zastanowić, jaki my system tworzymy, żeby taką młodą osobę, na przykład naszą siostrę, córkę czy brata, nauczyć jak najlepiej jeździć samochodem. I myślę, że jak dostajemy takie zadanie w innych dziedzinach życia, to jesteśmy bardziej wyrozumiali. A akurat w prowadzeniu pojazdu, co jak wiemy nie jest wcale aż takie banalne, to mamy oczekiwanie, że właściwie to się powinno wydarzyć jakoś takim cudem. Po prostu jest jakaś lekcja, jakiś egzamin, już wszyscy jeżdżą tak samo doskonale jak my po wielu latach jazdy, co oczywiście jest abstrakcyjne. Ale także w literaturze jest bardzo ciekawe to, że podkreślone jest, czego się nie bierze często pod uwagę, że te osoby oprócz braku doświadczenia mają także zwiększone ryzyko, ponieważ na przykład jeżdżą starszą flotą aut, tak? I są to na ogół osoby, które nie posiadają jakichś najnowszych samochodów z super bezpieczeństwem czynnym i biernym. To, co powiedział przed chwilą też Andrzej o rodzaju skrzyni biegów, od tego się już trochę odchodzi, ale rzeczywiście w Niemczech tam jest to po prostu zaznaczone w prawie jazdy. Wiadomo na przykład, że całe Stany jeżdżą raczej z skrzynią automatyczną i też jeżeli chcesz jeździć z manualną, to tam jest specjalne zaznaczenie, przynajmniej w niektórych Stanach. Więc takie niuanse się pojawiają, ale co jest ważne dla nas, znowu patrząc na tego młodego kierowcę, to jest jakaś osoba, która ma mało doświadczenia, dostaje raczej starszy pojazd, często jeździ w warunkach, które są nawet dla doświadczonego kierowcy trudne, czyli na przykład w jakąś gorszą pogodę, czy w nocy, w weekendy. I do tego jeszcze łączą się takie zwykłe czynniki ryzyka, które po prostu wpływają negatywnie, jak wiek, płeć, osobowość, taki typ osobowości na przykład, który poszukuje mocnych wyrażeń, to nie tylko jest osoba młoda, starsze osoby też mogą być z taką osobowością, no, ale nam pozostaje to zadanie, jak taką osobę, poproszę następny slajd jeszcze, bo tylko chciałabym Państwu pokazać, jak bardzo kompleksowe jest to zagadnienie. Mogę prosić następny slajd?
To jest, niestety nie udało mi się dla Państwa tego przetłumaczyć, ale bo znalazłam to dosyć niedawno, ale to są właśnie całe czynniki związane z bezpieczeństwem młodego kierowcy, rozłożone w takiej fajnej tabelce, które rzeczywiście pokazują, że zarówno są to i aspekty społeczne, i te wszystkie czynniki zewnętrzne, które wpływają na nasze samopoczucie i stan jako kierowcy, i do tego te cechy osobowe oraz, jak mówimy cały czas, umiejętności, doświadczenie i to, czego taka osoba została nauczona. A na końcu jeszcze do tego ta osoba może mieć różne dziwne motywacje lub jakiś zewnętrzny wpływ, czy takie motywatory do podjęcia ryzyka. Więc ja bym chciała, żebyśmy zawsze o tym pamiętali, że to nie jest tak, że to jest jakiś tam człowiek po prostu zamykany w klamrze, on jest już jakby od razu jest niedobry, bo jest młodym kierowcą, tylko bardziej to jest osoba, której po prostu my prawidłowo żeśmy nie wprowadzili w ten bardzo kompleksowy i trudny system. A jak w ten system wprowadzają w innych krajach, bo o to mnie poproszono, żebym tu Państwu przedstawiła, to chciałabym zacząć od Norwegii, ponieważ spotkałam się z taką opinią, czy właściwie z pytaniem, że rzeczywiście w Norwegii jest największy spadek ilości ofiar śmiertelnych i największa poprawa w tym rozumieniu bezpieczeństwa ruchu drogowego i czy to ich szkolenie rzeczywiście może na to wpływać. I poproszę następny slajd. Jest to bardzo ciekawe, tylko wybrałam dla Państwa takie najciekawsze elementy, ponieważ ten system jest ciekawy, bo ma bardzo rozbudowany system szkolenia. Tam trzeba skończyć w trakcie kursu, jeździć na przykład właśnie w warunkach nocnych, ale także na przykład skończyć 7-godzinną jazdę po autostradzie z instruktorem, żeby sprawdzić, czy taka osoba się jest w stanie koncentrować i zachować czujność w czasie takiej długiej podróży, ale także jest to taki system, który jest, jak to my nazywamy, miękki po i twardy, miękki przed i twardy po, ponieważ w Norwegii jest bardzo restrykcyjny ten okres próbny przez pierwsze 2 lata i tam już przy uzyskaniu 8 punktów karnych, czyli to jest pomiędzy 4 wykroczeniach, zostaje zawieszone prawo jazdy i wtedy trzeba powtarzać wszystkie testy. Także po prostu podchodzą do szkolenia rzeczywiście, to szkolenie jest o wiele bardziej rozbudowane, bo nawet zawiera właśnie elementy poślizgu i taką 7-godzinną jazdę, ale także potem ten okres wprowadzania w system ruchu drogowego jest pod takim bardzo szczególnym nadzorem. U sąsiadów właściwie, czyli w Szwecji, też Skandynawia i też jak wiemy kraj, który zawsze był liderem, poproszę następny slajd, Szwecja zawsze była liderem w bezpieczeństwie ruchu drogowego i też wiele przykładów stamtąd braliśmy i inspiracji w pracach nad poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego u nas. Ma także bardzo rozciągnięty w czasie i w ilości elementów system przygotowania do zdobycia uprawnień. I to jest bardzo powszechne w tych wszystkich krajach, które tutaj, na które patrzymy w zachodniej Europie i w północnej Europie. A w Szwecji jest to ciekawe, że oprócz takiego właśnie przeplatania się szkolenia teoretycznego, praktycznego i kolejnych egzaminów, jest także obowiązkowy udział w szkoleniu z ryzyka. I to jest udowodnione właśnie w literaturze naukowej, jest wiele publikacji, które potwierdzają, że jest, można stwierdzić, że jest mniej wypadków wśród grupy osób, które przez takie różne kursy uzupełniające czy kursy w trakcie szkolenia zwiększające świadomość na temat swoich własnych możliwości, funkcji poznawczych i właśnie ryzyka, że to wpływa na zmniejszenie ryzyka wypadków wśród takich młodych osób. Jeżeli Państwo byliby zainteresowani, to oczywiście mogę też to linki do tej literatury naukowej dostarczyć. To szkolenie w Holandii związane z ryzykiem składa się z takiej części bardziej teoretycznej, gdzie trzeba po prostu, tam jest badana świadomość takiej osoby na temat zagrożeń dotyczących powiedzmy alkoholu czy używania urządzeń elektronicznych w trakcie jazdy i takie bardziej praktyczne zadania
gdzie na przykład należy manewrować pojazdem właśnie na śliskiej powierzchni, ale nie tylko, żebyśmy przypadkiem się w tym nie zamykali, też skuteczne hamowanie w trudnych sytuacjach. I to jest obowiązkowe szkolenie przed przystąpieniem do ostatecznego egzaminu na prawo jazdy. Poza tym mają dozwolone to, o czym tutaj pani Jolanta mnie zapytała, o te osoby towarzyszące. W Szwecji jest ten system stopniowego właśnie wprowadzania i stopniowej nauki, więc można, osoba, kandydat może sam zdecydować, czy on chce taką naukę rozpocząć w szkole jazdy, czy właśnie z osobą towarzyszącą, ale nie jest to takie bardzo dowolne, bo nam to się wydaje, że to, bo to rodzic wsiądzie do samochodu i nie wiadomo, co on tam będzie robił. Takie osoby muszą przejść około 3 godziny taki kurs bezpieczeństwa ruchu drogowego i zarówno ten kandydat, jak i ta osoba towarzysząca, powiedzmy taki w cudzysłowie instruktor, oraz są też w różnych krajach to się trochę różni, ale są oczywiście określone wymagania co do takiej osoby. W Szwecji taka osoba musi mieć co najmniej 24 lata, posiadać prawo jazdy od 5 lat i nie mogło być one nigdy zawieszane z powodu takich poważnych wykroczeń, jak na przykład jazda pod wpływem alkoholu. I takie osoby potem po uzyskaniu takiego pozwolenia na jeżdżenie jako osoba towarzysząca, to mogą tę osobę wspierać w tej nauce i w przyzwyczajaniu się do ruchu drogowego, ale samochód musi być też oznaczony, tylko tam jest inne oznaczenie, takie zielone, jeżeli jest to właśnie osoba towarzysząca, a czerwone, jeżeli jest to instruktor, ponieważ też wiele osób nadal wybiera jazdę z instruktorem. I ta osoba towarzysząca jest uznawana jako osoba prowadząca pojazd, czyli z punktu widzenia ubezpieczenia to ta osoba szkoląca jest osobą odpowiedzialną. To też jest różnie w różnych krajach, np. w Wielkiej Brytanii osoba prowadząca musi mieć specjalne ubezpieczenie. A teraz chciałabym przejść do Holandii. Następny slajd poproszę, ponieważ tak, Holandii to już nieprawidłowo, ponieważ jest to Królestwo Niderlandów i mamy obowiązek używać nawet w świetle polskiego prawa tej nazwy. W Królestwie Niderlandów budzi to bardzo wiele emocji, ponieważ właściwie szkolenie praktyczne nie jest zupełnie obowiązkowe i można sobie podejść po prostu do egzaminów bez takiego szkolenia, ale muszę Państwa zapewnić, a pracuję w Belgii, w Holandii na co dzień i mam też dużo znajomych, którzy prowadzą takie szkoły nauki jazdy w Beneluxie, że właściwie zdanie tego egzaminu jest właściwie niemożliwe. Także wszyscy tam decydują się rzeczywiście na to, żeby korzystać z instruktorów i jest to bardzo szeroko promowane, że osoba towarzysząca, bo takie osoby od 16 roku życia mogą sobie jeździć ze sobą towarzyszącą, ale że taka osoba jest ryzyko, że nauczy się złych nawyków i że jednak instruktor pokaże ci różne ciekawostki, które będą wymagane na egzaminie, ponieważ u nich jest bardzo szczegółowo określony taki protokół, który zachowania, który instruktor musi sprawdzić i ten protokół nie obejmuje tylko oceny samej jazdy, ale też wszystkich innych zachowań, które mogą wpływać na bezpieczeństwo w przyszłości takiego kierowcy. Na następnym slajdzie za momencik Państwu powiem taki, pokażę taki jeden przykład, ale co jest ciekawe, że na przykład w egzaminie teoretycznym w Holandii także jest eco-driving, i jest także właśnie postrzeganie zagrożeń, czyli ocena warunków do jazdy, czy pogodowych, czy jakichś innych, które mogą wpływać na bezpieczeństwo tej jazdy. Ale to jest obowiązkowe także i to właśnie było poddane analizie Instytutu Słow i oni ocenili, że kursy uzupełniające nie dają przekonujących dowodów, chyba że właśnie obejmują kompleksowe szkolenia ze zwiększenia świadomości w ruchu drogowym oraz samoświadomości swoich możliwości i funkcji poznawczych. I to jest według mnie bardzo ciekawe, że tam już wplatają się takie elementy, które u nas są używane dla kierowców zawodowych, czyli taka psychotechnika i takie uświadomienie tej osobie jej możliwości i jej ograniczeń, żeby to było takie bardzo indywidualne podejście.
takie właśnie postrzeganie ryzyka, akceptacja ryzyka i autorefleksja są elementami, które zostały potwierdzone naukowo jako najważniejsze w trakcie tego szkolenia. Poza tym myślę, że tutaj też zostawiłam specjalnie dla Państwa link, ponieważ zarówno Instytut Słow, jak i Ministerstwo Transportu Królestwa Niderlandów mają bardzo fajnie to wszystko opracowane na swoich stronach i można sobie to przejrzeć właśnie po kolei dokładnie, na co zwracają uwagę, na jakie elementy, jakie są badania na ten temat. W kolejnym slajdzie właśnie chciałabym Państwu pokazać przykład tego, na co jest zwracana uwaga na przykład w trakcie, którą badana właśnie w Holandii. I została bardzo szeroko rozpropagowana w krajach zachodnich. Obecnie została wprowadzona właśnie kilka chyba miesięcy temu, czy w zeszłym roku. Tak, w zeszłym roku chyba została wprowadzona w Wielkiej Brytanii jako obowiązek dla każdego kierowcy, czyli to jest otwieranie drzwi przeciwną ręką do tej, która jest koło drzwi, czyli w wypadku Polski, bo w Wielkiej Brytanii jest na odwrót, ale u nas jest to otwieranie drzwi prawą ręką, co oznacza, że cały korpus musi się odwrócić i automatycznie dokonujemy kontroli, czy na przykład właśnie ktoś nie nadjeżdża. No na ogół chodzi oczywiście o rowerzystów, ale jak wiemy, u nas w Polsce też zdarzają się takie sytuacje, że po prostu ktoś sobie nonszalancko otwiera drzwi i na przykład nadjeżdżający jakiś inny pojazd. I w Wielkiej Brytanii jest w tym momencie kara 1000 funtów za otworzenie drzwi niewłaściwą ręką. Dopytywałam moich znajomych stamtąd, jak to ma być egzekwowane. Podobno na razie to jest tak, że jeżeli policjant zauważy oczywiście, i to raczej ma być po prostu takie przypomnienie i trwa po prostu bardzo duża kampania informacyjna po to, żeby ta praktyka była jak najszerzej stosowana dla bezpieczeństwa zarówno osób w pojeździe, bo to także dotyczy pasażerów, jak i właśnie na przykład rowerzystów, motocyklistów. Ja znam taki wypadek, gdzie ktoś wysiadł pod autobus w Nowym Jorku, była to osoba tam dosyć taka bliska w sąsiedztwie, więc to było bardzo dużo, właśnie patrzyła na rowerzystów, ale w końcu tak sama wysiadła, że wysiadła pod autobus. Więc ciekawy element, który jest sprawdzany także w trakcie egzaminu, na który zwracają po prostu uwagę egzaminatorzy w Holandii. Pokrótce jeszcze kilka ciekawostek z innych państw, bo tak jak mówiliśmy, no tego jest bardzo dużo, ale chciałabym jakoś tutaj znaleźć jakiś wspólny mianownik i elementy, które mogłyby być dla nas najciekawsze. Pytano mi także o to, czy na przykład we Francji jest rzeczywiście jakieś bardzo trudno uzyskać w tym momencie uprawnienia do prowadzenia pojazdu. Tam po prostu została zmiana administracyjna wprowadzona i z takiego regionalnego systemu zostało to zmienione na scentralizowany system w Paryżu, co po prostu powoduje, że oni muszą z Paryża pocztą wysyłać te dokumenty, więc to trochę wydłużyło. Ale tak, ich system jest dosyć standardowy. Instruktorzy oczywiście muszą posiadać licencję taką państwową, więc to podobno wpływa bardzo na ceny tych szkoleń. W Niemczech z kolei mamy taki najbardziej zamknięty, określony sztywno system, czyli że jest 14 godzin zajęć teoretycznych, 12 zajęć praktycznych, ale także oczywiście bardzo restrykcyjne potem obostrzenia dla osób, które zdają i potem i zdały, ponieważ po trzecim niepowodzeniu w praktycznym egzaminie trzeba czekać 3 miesiące, żeby ponownie do niego przystąpić. I przez pierwsze 2 lata po zdaniu egzaminu jest się także na takim warunkowych regułach, czyli tam wszystkie naruszenia mogą spowodować utratę tego prawa jazdy. To jest trochę inaczej niż w Norwegii, bo tam można zdobyć 8 punktów karnych, czyli 4 wykroczenia, bo tam jest mniej więcej 2 punkty za każde wykroczenie, a tutaj właściwie za jakiekolwiek naruszenia już można to prawo jazdy stracić. W Austrii było najwięcej takich różnych analiz dotyczących
kursów doszkalających kierowców, ale w Austrii też szkolenie jest wydłużone, jest to bardzo długi proces, także taki bardzo zbliżony do szwedzkiego. A propos jeszcze innych krajów, to no w Finlandii też właśnie były takie bardzo duże oceny dodatkowego szkolenia osób początkujących. I jeżeli Państwo będą zainteresowani, to po prostu mogę potem udostępnić moją prezentację i linki do tego typu opracowań. Na następnym slajdzie chciałabym Państwu przybliżyć właśnie Wielką Brytanię. Coś widzę, że chyba jakiś slajd tutaj źle zapisał, ale w Wielkiej Brytanii jest to bardzo ciekawe, że taka osoba towarzysząca, która może jeździć z kandydatem, który przygotowuje się dopiero do egzaminu, czyli ta faza ucznia, może mieć ukończone tylko 21 lat wedle prawa, ale z tej firmy ubezpieczeniowe podniosły RWTS, ponieważ no jest to rzeczywiście bardzo dziwne, dlaczego osoba 21-letnia mogłaby już przygotowywać kogoś innego do bycia doświadczonym kierowcą. I mimo tego, że prawo Wielkiej Brytanii mówi o tym, że można mieć ukończone 21 lat i być osobą towarzyszącą, to firmy ubezpieczeniowe, wiele z tych firm Wielkiej Brytanii wskazują, żeby ta osoba nadzorująca miała co najmniej 25 lat. No i poza tym należy oczywiście posiadać swoje prawo jazdy. I tam też trzeba określić, czy ma się samochód manualny, czy automatyczny. No i posiadać prawo jazdy przez 3 lata, ale to nie musi być prawo jazdy zdobyte w Wielkiej Brytanii. Oni dopuszczają wszystkie prawa jazdy z Unii Europejskiej, Szwajcarii, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu. Czyli na przykład osoba, która przyjechała jako emigrant do Wielkiej Brytanii, może być szkolona przez także osobę, która nie jest Brytyjczykiem i przygotowywana do egzaminu na prawo jazdy, jednak z ich przepisów i w ich rzeczywistości. I tutaj na ogół to od 17 roku życia osoby przystępują do takich jazd z osobą towarzyszącą. Także auto musi być oznaczone akurat u nich literą L. I to może być każdy prywatny samochód, z tym, że są wtedy ograniczenia, ponieważ niektóre osoby decydują się na takie jazdy w wieku 16-17 lat z instruktorem i wtedy oczywiście mają na przykład ten samochód dostosowany dla instruktora i wtedy też mogą wjeżdżać na autostradę. Jeżeli jest to osoba prywatna, czyli na przykład ciocia, wujek, tata, to wtedy mają zakaz wjazdu na autostradę i nie mogą... to jest bardzo ciekawe, że na tym prawie jazdy tymczasowym, które się uzyskuje na początku po to, żeby zacząć jazdę ze sobą towarzyszącą, w Wielkiej Brytanii można jeździć nawet 10 lat. Jest to według mnie bardzo duża ciekawostka, tylko że jak się ktoś decyduje na jeżdżenie na tym prawie jazdy tymczasowym przez 10 lat, to musi pamiętać, że nigdy nie może jechać bez żadnej osoby towarzyszącej. Czyli jeżeli wtedy zdecydujemy się, że będę zawsze jeździć z kimś tam, na przykład ze swoim partnerem, to po prostu mogę nigdy nie przystępować do egzaminów i nigdy tych uprawnień prawdziwych, pełnych nie uzyskać, co uważam, że jest bardzo dużą ciekawostką. A jeżeli ktoś by zdecydował się jechać sam, pomimo tego, że ma tylko to prawo jazdy tymczasowe, to jest tam bardzo wysoka grzywna 1000 funtów, 6 punktów karnych, także to jest rzeczywiście dosyć uważnie nadzorowane. Ta osoba towarzysząca także na przykład nie może rozmawiać przez telefon komórkowy w trakcie prowadzenia takiego nadzoru. No i tak jak już mówiłam, ze sobą prywatną, a nie instruktorem nie wolno wyjeżdżać na autostradę. Także właściwie tutaj jest bardzo duża dowolność. Ja bym powiedziała, że ten system jest taki bardzo otwarty. Nie ma też minimalnej liczby godzin lekcyjnych, które trzeba odbyć, tych ćwiczeń praktycznych. Po egzaminie teoretycznym są 2 lata na przystąpienie do egzaminu praktycznego, albo powtórnie trzeba zdać teorię. No tak jak mówię, można też na egzaminie, tymczasowym prawie jazdy jeździć sobie przez 10 lat. I tutaj podsumowując, to mój ostatni slajd, nawet w skrócie, to ujęcia w poprzedni slajd, bo to jest ta metoda, to jest nazywa Graduated Driving Licenses, czyli GDL, takie stopniowe prawo jazdy, jest
bardzo szeroko przeanalizowana naukowo i wydaje się być właśnie taka najbardziej łagodna i wyrozumiała do tego, że my kogoś wprowadzamy w jakiś zupełnie nowy świat i chcemy, żeby on powoli to doświadczenie zdobywał i coraz to i już kończył na przykład jakieś kolejne kursy czy elementy tego szkolenia. Tak jak na przykład wspominałam, że w Szwecji jest to taka na przykład metoda, gdzie kolejne różne elementy, żeby do tego mówiłam, ta pierwsza faza ma na celu tą jazdę, a to nie jest koniecznie ze sobą prywatną. To może być też jazda z instruktorem, ale chodzi o to, żeby po prostu ćwiczyć sobie w jakichś określonych warunkach. Bardzo często w tej fazie pierwszej w niektórych krajach na przykład są ograniczenia, że te osoby nie mogą jeździć w nocy. Także tutaj to się trochę różni pomiędzy krajami, ale chodzi o to, żeby po prostu powoli tę osobę w ten ruch drogowy z kimś wprowadzać. W tej fazie pośredniej to właśnie już osoba po zdaniu pewnych elementów może jeździć sama, ale właśnie często z tymi ograniczeniami i zawsze właściwie we wszystkich krajach jest absolutnie zakaz jazdy pod wpływem alkoholu, a też jest to ciekawe, bo w niektórych krajach jest zakaz jazdy w towarzystwie osób rówieśników, ponieważ wiadomo z psychologii, że taka osoba jest bardzo podatna, młoda osoba jest bardzo podatna na wpływ tych rówieśników, więc tutaj takie ograniczenie jeszcze obowiązuje. I potem rzeczywiście już po uzyskaniu tych uprawnień przez ten pierwszy rok lub dwa lata ta osoba nadal podlega powiedzmy wyższym karom i większym ograniczeniom. Taki system jest wprowadzony w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w Australii, w Nowej Zelandii i to właśnie tak jak mówiłam, w Nowej Zelandii jest wprowadzona, w Holandii, czyli w Królestwie Niderlandów jest tylko ta faza pierwsza i trzecia. Ta faza ucznia u nich była wprowadzona między 2011 a 2018 roku jako eksperyment. To się nazywało Tutu Drive. I od 2018 roku, czyli teraz będzie czwarty rok, to już jest środek stały, czyli osoby od 16,5 lat mogą przystępować do takiego egzaminu, czy mogą się zapisać na egzamin od wieku 17, ale mogą właśnie rozpoczynać jazdy ze sobą towarzyszącą lub z instruktorem. I tak jak mówiłam, to bardzo dobrze zadziałało. Są dwukowe tego systemu Fit to Drive w Holandii i rzeczywiście takie ćwiczenie w różnych warunkach rzeczywistych, czyli w deszczu i mgle i w ciemności w różnych miejscach i w różnych miastach, ale w towarzystwie, czyli z jakimś tam zabezpieczeniem i bez środków rozwiązujących potwierdzone, że to się sprawdza, do zdobywania tego doświadczenia, po prostu, żebyśmy nie mogli mówić, że młody kierowca koniecznie jest bez doświadczenia. W opracowaniach naukowych jest to także podkreślane, że bardzo często ludzie, znaczy jakby te analizy są prowadzone czy statystyki tylko pod względem wieku, a nie jest brany kilometraż pod uwagę. I to jest bardzo istotne, żeby zwracać uwagę, że ta sama osoba w wieku, nie wiem, 19-20 lat, jedna może mieć przejechane rzeczywiście dobre kilkanaście tysięcy kilometrów, a na przykład ledwo co kilka, więc trzeba w takich analizach brać pod uwagę ilość przejechanych kilometrów, a nie tylko wiek. I to jest podkreślone w szeregu literatury. Także te analizy rzeczywiście podkreślają, że stopniowe licencjonowanie zmniejsza ryzyko wypadków, głównie z powodu mniejszego narażenia na te niebezpieczne warunki. To nie chodzi o to, że te osoby mają od razu dużo lepsze umiejętności, tylko po prostu są już bardziej przyzwyczajone do różnych sytuacji. Dobrze, pani Barbara, bardzo ciekawe. Nie wiem, czy mnie pani słyszy, bo my nie bardzo coś się dzieje sprzętem. Jeszcze na wspomnieć. No, tak. Ja tylko chciałam powiedzieć, bo pani jeszcze kiedyś mi pytała o moje doświadczenia w Stanach Zjednoczonych. Tam no też właśnie o to chciałam zapytać. Tak. To prowadzone tam jest też to stopniowe prawo jazdy i ja wtedy siedziało, no niestety to już było 20 lat temu, jak wiedziałam, że prawo jazdy to jest coś przerażającego i na pewno to się nie uda i w ogóle trzeba to robić 15 razy i no jakiś koszmar i wszyscy mają gęsią skórkę,
przyjechałam do Stanów, okazało się, że mogę jeździć ze znajomą, starszą ode mnie osobą i też już bardziej doświadczonym kierowcą, prywatnym samochodem, mogę przyjechać tym prywatnym samochodem na egzamin. Ja byłam w szoku. Ja nie wiedziałam, że tak może wyglądać świat. I teraz Polacy, bo czytałam to i na forach australijskich i właśnie słyszałam, w Stanach się z tego śmieją. I sobie myślałam, o, jakim to jestem cwaniakiem, przyjadę, dwa kółka zrobię, już mam prawo jazdy. A tylko, że nie widzą tego całego szerszego obrazu tego, że to z tego, że ten prawo jazdy rzeczywiście jest dosyć łatwo uzyskać, zależnie w którym stanie, ale to nie jest trudne. Jest to podstawowe kilka przepisów, kontrola wzroku i właśnie taka jazda w komfortowych warunkach, w twoim samochodzie, na którym uczyłeś się jeździć, bez jakiegoś specjalnego stresu. Tylko potem rzeczywiście są też bardzo restrykcyjnie egzekwowane wszystkie wykroczenia, więc to nie jest, oczywiście udowodniła, że umie, ale też potem, żeby potrafiła konsekwentnie jeździć wedle tych zasad, które obowiązują i żeby tych przepisów nie łamała. I naprawdę są policjanci bezwzględni i egzekwowanie, nieuchronność w Stanach jest numerem jeden. Tam nie ma bardzo wysokie dla nowych, takich dla właśnie nowicjuszy. Także ja jestem wielką zwolenniczką i jeszcze już to 20 lat i potem w Polsce oczywiście jeżeli musiałam przechodzić jakiś trop. Dziękuję bardzo Pani Barbara, bardzo było to ciekawe. I teraz zostało nam jeszcze kilka minut do tej godziny. Poproszę Pana Andrzeja Łabęckiego o wypowiedź i specjalnie pod Pana, że tak powiem, adresem dodaliśmy do tytułu słowo zdobywają prawo jazdy, bo chciałabym zapytać o takie Pana opinie, Pana wiedzę czy doświadczenia w stosunku do osób, które na przykład posługują się niesprawdzonej jakości, powiedzmy tak delikatnie, uprawnieniami. Bardzo proszę. No witam uprzejmie. Rzeczywiście ja głównie zajmuję się kierowcami zawodowymi, tymi, którzy zdobywają prawo jazdy kategorii C, kategorii D na autobus. I w ostatnim czasie, no, to nie jest tajemnicą dla nas, że bardzo duża grupa zza wschodniej granicy kierowców w Polsce zasila polskie firmy transportowe. Jest to już grupa około 100 tysięcy, a może i więcej kierowców. No i z uwagi na to, że ci kierowcy trafiają również do ośrodków szkolenia, bo często się zdarza, że są to kierowcy, którzy jednak muszą odbyć jeszcze dodatkowe kwalifikacje, która w Polsce i w Europie jest wymagana, no możemy też z tymi kierowcami porozmawiać trochę dłużej na temat, w jaki sposób te prawa jazdy były uzyskiwane. I tutaj bym powiedział, że w porównaniu z tym, co bardzo interesujący była rozmowa z panią Barbarą Król, ja się bardzo wielu ciekawych rzeczy dowiedziałem i naprawdę... Przepraszam, panie Andrzeju, czy może pan głośniej zrobić, bo słabo słyszymy. Czy może pan głośniej, bo słabo słyszymy. A teraz lepiej czy nie? Troszeczkę lepiej. Słuchajcie, ja wezmę, spróbuję założyć słuchawki, bo ja mam tutaj, mogę mieć problem. Moment, dobrze. Czy teraz lepiej będzie? Halo? No jest troszeczkę, ale nie. Teraz lepiej? Lepiej jest teraz? No trochę lepiej, ale niewiele. No ale trudno, niech pan tak może pozostańmy, tak. Będziemy spróbujemy w ten sposób, dobrze? No nie wiem, co było słyszane, co słyszeliście państwo, więc może już będę kontynuował, żeby nie zabierać czasu. Powiem krótko. Kierowcy, którzy trafiają do ośrodków, głównie kierowcy zawodowi, bo tymi ja się głównie zajmuję, i z zachodniej granicy, nie zawsze są przygotowywani do wykonywania tego zawodu tak, jakbyśmy tego oczekiwali w Polsce. No i wiem z doświadczenia, że wielu pracodawców też narzeka na to. Skąd się to bierze? Otóż, tak jak powiedziałem, bardzo interesujący był tutaj wykład
Barbary. Ja się bardzo wielu rzeczy ciekawych dowiedziałem. I w porównaniu z tymi różnymi standardami zdobywania praw jazdy w Holandii, w Wielkiej Brytanii, Stany Zjednoczone bardzo proste, ale mówimy o Europie. Tak na przykład w przypadku Ukrainy wiem, że to prawo jazdy jest zdobyć dużo łatwiej, dużo prościej. Nawet wczoraj rozmawiałem z kierowcą ukraińskim, który u nas robił prawo jazdy kategorii C i robił kategorii D. I on ze mną rozmawiał i opowiadał mi, jak to mniej więcej się odbywa na Ukrainie. Dzisiaj na Ukrainie już nie jest tak, jak jeszcze kilkanaście lat temu, że można było rzeczywiście to prawo jazdy bezpośrednio kupić, czyli zapłacić komuś i ktoś ten dokument ci przynosił do domu. Dzisiaj trzeba ten egzamin zaliczyć, ale mimo, że ten egzamin się zalicza na Ukrainie, tak jakby wypadało to w innych krajach cywilizowanych, w dalszym ciągu następuje to na zasadzie takiej, że komuś, tak przynajmniej mi ten Alex opowiadał, wystarczy dać jakieś tam pieniądze, większe czy mniejsze, trzeba się pojawić na tym egzaminie, ale egzaminator, tak mówiąc kolokwialnie, bardzo ułatwia zdanie tego egzaminu i widzi się to później u nas, w Polsce, tych kierowców, których mamy, tak jak powiedziałem, już kilkadziesiąt tysięcy, a może już 100 tysięcy czy więcej. Wielu z nich niestety, ale nie do końca sobie radzi na drodze tak, jakby tego oczekiwał jego pracodawca. I z tym jest duży problem. Co z tym zrobić? No ciężko powiedzieć. No, kierowców brakuje zawodowych, kierowcy zawodowi są cały czas poszukiwani i myślę, że pewnym rozwiązaniem można by było tutaj przyjąć, że przedsiębiorca, który jest odpowiedzialną osobą, który chce również uczestniczyć w tym bezpieczeństwie ruchu drogowego w takim szerszym zakresie, powinien we własnym zakresie w jakiś sposób no, tych kierowców również na własnym polu egzaminować. No, wystarczy, że się z nim przejedzie, że zobaczy, jak ten kierowca prowadzi samochód, jak sobie daje radę. I to też myślę jest jakimś takim początkiem do tego, żeby poprawić to bezpieczeństwo, zwłaszcza, że jednak dość duży odsetek kierowców z tej zachodniej granicy ma problemy, mówię, natury prawnej, w sensie popełnia jednak większą ilość wykroczeń i często są również przypadki no, powodowania ciężkich wypadków, jakie mamy nie tylko na polskich drogach. To tak w takim wielkim skrócie, to wiem, że ten czas nam upływa, nie wiem, jakie ewentualnie jeszcze Państwo by mieli tutaj w tej kwestii do mnie pytania. Ja jeszcze jedną historię opowiem, która miała miejsce, myślę, że około 8-10 lat temu. Otóż miałem na szkoleniu małżeństwo. On był Polakiem, ta dziewczyna była Ukrainką. I obydwoje przywieźli do Polski prawa jazdy ukraińskie. Ten chłopak zrobił prawo jazdy już w Polsce kategorii B, ale rzekomo zrobił C i D na Ukrainie. Przyjechali do Polski na szkolenie i co się okazało? Jak już żeśmy tam, bo robili kwalifikacje, zaczęli rozmawiać, mieli plany wyjazdu do Stanów Zjednoczonych i w Stanach Zjednoczonych chcieli jako małżeństwo jeździć dużym trakiem. No, są takie pomysły na życie. I ten chłopak mi się przyznał, że on nigdy w życiu nie siedział w samochodzie ani ciężarowym, ani autobusie za kierownicą i wykupił w ośrodku, nie pamiętam tam 20 czy 30 godzin jazdy po to, żeby no, mając prawo jazdy nauczyć się jeździć. No to taka sytuacja, którą dobrze pamiętam. Mam nadzieję, że tego typu przypadków już dzisiaj się raczej nie spotyka, ale coś takiego się zdarzyło kiedyś i to pamiętam z autopsji. Także to mogę tyle powiedzieć na ten temat. Dziękuję bardzo. Nie, Jolu, czy ja mogłabym tylko jedno słowo a propos tej wypowiedzi? Bo ja na przykład także jestem zaskoczona tym, jak dużo emocji u nas wzbudza szkolenie naszych kierowców, młodych kierowców i Polaków i jak dużo my do tego rzeczywiście od wielu lat przykładamy wagi, no bo i młode osoby u nas nigdy nie było tak, że po prostu właśnie tak jak na Ukrainie. Ja mieszkałam 2 lata na Ukrainie, pracowałam na projekcie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego dla Ministerstwa Infrastruktury prowadzonego przez firmę z Paryża. Bardzo dużo ciekawych doświadczeń też mogłam powiedzieć, że jak zapytałam
pytałam w biurze, czy można kupić prawo jazdy, tylko zapytali się, jakie bym chciała, chociaż ja tam byłam jako międzynarodowa ekspert i nie powinni chyba się tak bardzo tym chwalić, ale co mnie zaskakuje, że z kolei zgadzamy się, żeby właśnie w naszym ruchu drogowym, czyli w tej samej zabawie, w tych samych kulkach, nagle mamy bardzo dużo kierowców no powiedzmy z różnych krajów, bo to już teraz jest Italia, Gruzja i nie tylko właśnie ta Ukraina, na którą tak napiętujemy, którzy no, prowadzą po prostu tutaj pracę zarobkową. Polacy też jeździli na saksy i nie róbmy też z siebie takich lepszych, bo my też jeździliśmy i jedliśmy konserwy dla kota kiedyś, ale także ja to rozumiem, że ci ludzie tu przyjeżdżają za pracą, ale my się zgadzamy na to, żeby te osoby jeździły, mimo tego, że ich uprawnienia są po prostu żadne i ja już nawet nie chcę debatować, czy oni kupili na bazarze, czy zdobyli przez bójka, czy sobie narysowali sami kredką. Rozmawiałam z kimś z Komendy Głównej, powiedział mi, że większość tych uprawnień w ogóle nie jest do zweryfikowania, ale to, że my się na to zgadzamy i naszą propozycją ze strony Partnerstwa dla Bezpieczeństwa było to, żeby zaproponować tym firmom właśnie jakieś kursy doszkalające, właśnie jakieś takie testy, które mogłyby po prostu, nawet jeżeli nie weryfikować ich umiejętności, to na przykład przypomnieć im, jakie są zasady ruchu drogowego w naszym kraju, ponieważ dla mnie jako kierowca, który jeździ jednej z firm przewozowych świadczących usługi dla ludności i nie wie o równorzędnych skrzyżowaniach i uważa, że jak skrzyżowanie, to znaczy, że mu ustępuje pierwszeństwa, nieważne z której strony tego skrzyżowania stoi, to jest po prostu szok. I ja uważam, że to jest straszne, że my tak bardzo chcemy dużo, jakby, że my się tak bardzo skupiamy na swoich umiejętnościach, ale jednocześnie akceptujemy to, żeby w naszym ruchu drogowym były osoby, które takiego przygotowania nie mają i naprawdę myślę, że takie kursy doszkalające, nie wiem, podsumowujące reguły w naszym ruchu drogowym byłyby świetną ofertą dla pracowników tych firm, a wiem, że w Brukseli w tym momencie już trwają prace nad tym, żeby właśnie te osoby nie mogły być przez takie firmy pośredników zatrudniane, tylko żeby te koncerny, które są wielkie i słynne, już wymienię nazwę na przykład Uber czy Bolt, które mają siedziby w Stanach Zjednoczonych, korzystają z pośredników i same nie biorą odpowiedzialności za tych pracowników. To Bruksela już powiedziała dość i właśnie trwają prace nad tym, żeby wprowadzić takie obostrzenia, żeby ci ludzie musieli być normalnie zatrudnieni i podlegali normalnym tym samym przepisom, jak wszyscy pracownicy we wszystkich innych firmach. Dzięki uprzejme. No więc nie mamy w tej chwili już możliwości na to, że przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury przybędzie. No wiemy, że mają, wszyscy wiemy, że mają tam jakieś problemy. Te problemy są rozstrzygane. Miejmy nadzieję, że te rozstrzygnięcia wpłyną na to, że te propozycje, które są, że tak powiem, będą coraz doskonalsze. I takie ostatnie pytanie, gwoli podsumowania, albo Państwo będą chcieli, albo nie. Co by Państwo, co by Pan Andrzej, Pani Barbara dodało z tych doświadczeń, o których mówiliśmy tu, światowych i innych, co byście Państwo dodali do naszego nowego systemu? No, co byście widzieli, że mogłoby być zmianą dobrą dla tego, żeby ten kierowca bezpieczny był wykształcony? Proszę bardzo. Pan Andrzej może. Tak, no to króciutko, bo ja to, co przed chwilą Pani Barbara powiedziała i pod tym bym się podpisywał obiema rękami, dlatego że uważam, że rzeczywiście taki projekt i takie działanie dla poprawy bezpieczeństwa byłoby jak najbardziej wskazane, żeby tych kierowców głównie zza wschodniej granicy właśnie w ten sposób, w jakiś sposób no, przygotowywać do pracy jednak w trochę innych warunkach niż oni byli do tej pory jeździli, czyli mówię o Ukrainie, Białorusi, Rosji, Kazachstanie czy jeszcze jakichś dalszych republikach byłego Związku Radzieckiego i to uważam, że to by było świetne rozwiązanie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo na naszych drogach, głównie za sprawą kierowców zawodowych. No tak, na przykład Indonezji, bo słyszeliśmy, że również stamtąd Filipiny, są kierowcy, tak? Dokładnie, Filipiny przecież mamy. Tak. Są z różnych stron. Tak. Pani Barbara, a co Pani by do naszego systemu dołożyła bądź ujęła?
Ma Pani jakąś taką własną No, opinię? no i oczywiście, tak jak ja powiedziałam, ja bym bardzo chciała, żeby te osoby, które są gośćmi w naszym kraju na dłużej, rzeczywiście musiały też jakąś weryfikację taką praktyczną przejść, no ale to nie dotyczy nas, a my mówimy o naszych przepisach polskich, które będą dotyczyły następnych pokoleń w Polsce i tutaj ja bym chyba zwróciła na początek uwagę na to, żeby dołożyć takie testy postrzegania zagrożeń i takie testy na samoświadomość, czyli takie elementy psychotechniki rozszerzyć i żeby to, ale to nie było na zasadzie takiej weryfikacji, takiej zero-jedynkowej, że albo jesteś biały, albo czarny, tylko żeby to było bardziej na takiej zasadzie, żeby ten kierowca jak najbardziej rozumiał, jakie ma kompetencje i w czym będzie lepszy, a w czym będzie musiał na przykład bardziej być ostrożny, żeby ci kierowcy byli jak najbardziej świadomi tego, jak trudna jest ocena ryzyka, jakie zagrożenia są w ruchu i jakie należy oceniać, czyli więcej takiej psychologii. Jasne, dziękuję uprzejmie. No ja może dwa zdania gwoli podsumowania. No widzimy, że różnorodność jest wielka, trudno wybrać. Ta różnorodność jest, zależy od różnych elementów, między innymi od mentalności również kierowców, od tego, jaką państwo w danym momencie prowadzi politykę. Na przykład Francuzi chcą młodym kierowcom udostępniać jak najszybciej i przyspieszyć to dojście do prawa jazdy, bo tam z tego co wiem, bardzo długo się czeka na sam egzamin pierwszy. To nie tak jak u nas 2-3 tygodnie i jest wielki, wielki krzyk, że tak długo, tam nawet kilka miesięcy czekają kandydaci na ten egzamin. Także te różnorodności są wielkie. Nasze spotkanie dzisiejsze było poszukiwaniem czegoś. Mam nadzieję, że wśród słuchaczy tych w tej chwili i tych przyszłych jakoś wpłynie ta informacja na to, że zaczną się zastanawiać, co oni by wprowadzili nowego do naszego proponowanego systemu. Prawo drogowe News, tygodnik, portal El-Instruktor chętnie wszystkie Państwa wypowiedzi również będzie publikował w ramach tej dyskusji. Dziękuję za dzisiejszą rozmowę Państwu, dziękuję naszym słuchaczom. Zapraszam 10 lutego kolejny temat będzie również niespodzianką, tak jak i dzisiejszy. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękuję.